dobry. Możemy zacząć. Więc w imieniu władz gminy Dolice z panem wójtem Grzegorzem Brochockim na czele, a także w imieniu autorów książki Historia zapisana w nazwach, Spacer słowiańskimi ścieżkami podolickiej ziemi, panów Gajowniczka i Dzydzeja, otwieram dzisiejsze spotkanie zorganizowane celem prezentacji i promocji tej niezmiernie ciekawej lektury. Na temat jej treści wypowiedzą się sami autorzy, natomiast ja pragnę serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości ze Stargardu, Pyrzyc, Dolic oraz innych miejscowości. Szczególnie gorąco witam wszystkich sponsorów, którzy partycypowali w kosztach druku książki. W ramie spotkania przewidzieliśmy także wystąpienia recenzentów i gości, przeplatane występami tutejszych zespołów Klubu Złota Jesień oraz Kalina. W międzyczasie zapraszamy też do obejrzenia wystawy zdjęć i starych widokówek przygotowanej z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Dolic, a także do degustacji pysznych ciast upieczonych przez zaprzyjaźnione z autorami panie, częstowanie się napojami oraz owocami. A teraz o głos proszę pana Janusza. Nasi kochani, mili przyjaciele. Witam również bardzo serdecznie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, widząc tylu przyjaciół, którzy poświęcili swój wolny, niedzielny czas, aby wziąć udział w spotkaniu, które tak naprawdę jest naszym małym świętem przeznaczonym na prezentację naszej nowej książki. Serdecznie was wszystkich witam i przepraszam, że odbywa się to w dniu święta, które u nas i chyba na całym świecie jest obchodzone tradycyjnie jako Dzień Kobiet. Pozwólcie więc, że na wstępie złożę wszystkim naszym kochanym paniom najserdeczniejsze życzenia. Szczęścia osobistego i rodzinnego, radości, miłości, szacunku od ludzi, spełnienia wszelkich marzeń oraz wielu lat życia w dobrym zdrowiu. Wszystkich mężczyzn, jeśli to jest możliwe, proszę o powstanie i odśpiewam 100 lat. Chciałbym pokrótce powiedzieć o swoim zamyśle i celu. Przyjeżdżając tutaj w 71 roku na zachód, jak to się nazywało kiedyś, zastanawiałem się, na czym polegają słowa powróciliśmy na stare piastowskie ziemie. Jakoś nikt nie potrafi mi dokładnie wytłumaczyć, od kiedy Słowianie zamieszkiwali na Pomorzu, kiedy nastąpiło podporządkowanie tych terenów w Polsce oraz jakie były przyczyny zdominowania i zgermanizowania społeczeństwa pomorskiego przez kolonistów zachodnich. Moje zainteresowanie historią wzrosło, kiedy przez 20 lat należałem do Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego w Stargardzie, pełniąc funkcję członka zarządu. Poznałem wówczas wielu wspaniałych pasjonatów, takich jak pan Czesław Hołub, bojownik o wolność i demokrację w Polsce, zaliczany obecnie do żołnierzy wyklętych. Jednocześnie jest on także numizmatykiem.
Zagorzale. Pan Marian Skwara, historyk, kolekcjoner, przewodnik turystyczny, pana Ireneusza Jabłonkę, inspektora nadzoru budowlanego, ale także kolekcjonera i miłośnika historii, wieloletniego prezesa Towarzystwa Numizmatycznego w Stargardzie, pana Roberta Sujkę, obecnego dyrektora zespołu szkół nr 1 w Pyrzyce, posiadającego podobne zainteresowania jak wyżywione osoby. Pozwolę sobie wymienić jeszcze innych przyjaciół wspierających mnie w podejmowanych przeze mnie zadaniach. Pana Jerzego Piotrowskiego, mojego przełożonego w firmie Polkordia Polska. To dzięki dodatkowej pracy właśnie w tej firmie mogłem uciłać sobie pieniędzy, żeby móc finansować swoje fanaberie jako żona pana nazywa. Pana Mirosława Odpychowskiego, nie wiem czy dotarł. Pan Mirosław, nie widzę. W tej chwili pracuję na stanowisku zastępcy szefa Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta w Stargardzie, ale znam go już dużo dłużej i pracował jeszcze jako konserwator zabytków w Szczecinie. Doktora medycyny Antoniego Kajnowskiego, wspaniałego specjalistę swojej dzieci, niecenionego przez pacjentów, ale również mojego przyjaciela od wielu lat, wspierającego mnie nie tylko zdrowotnie, ale i psychicznie w trudnych okresach. Kolegę Jerzego Tatonia, informatyka, fotografa, pasjonata historii, mówię tylko o najważniejszych tutaj pasjach, ale przeważnie są to ludzie tak zakręceni, że interesuje się wieloma rzeczami. Wszystkim im wraz z żonami głęboko się kłaniam i dziękuję za współpracę i wsparcie. Podzielając zainteresowania wymienionych osób, które najdłużej znam, tak, odtąd takie nauki mocnicze historii jak archeologia, numizmatyka, genealogia, heraldyka czy architektura stały się także i moją pasją. Odkrywałem na nowo bogactwo cennych stanowisk archeologicznych rozsianych na terenie całej gminy. Takie jak grodziska prasowiańskie, pojedyncze kurhany, całe cmentarzyska z różnych okresów historycznych oraz pozostałości dawnej architektury, kościoły, pałace, pomniki. Przez wiele lat zbierałem wszelkie materiały historyczne związane ze Słowiańszczyzną, poznając ich język, kulturę, wierzenia. Analizowałem wyniki prac archeologicznych, a także studiowałem osiągnięcia nauki z dziedziny językoznawstwa, religioznawstwa, genetyki. Te dziedziny bardzo się ze sobą łączą i chcieć zgłębić trzeba po prostu dobrze znać. Zgromadziłem własną biblioteczkę książek, prac historycznych, materiałów ikonograficznych, mapy, zdjęcia, aby móc pracować na miejscu bez konieczności częstego dojeżdżania do archiwów czy bibliotek. W tym zakresie mogłem liczyć na życzliwą pomoc pana doktora Wojciecha Piśmińskiego, który widzę też jest między nami. Bardzo dziękuję. Przy okazji również dziękuję za udostępnienie widokówek przedwojennych z zbiorów pana doktora Piśmińskiego, które wykorzystaliśmy przy organizacji wystawy. Tutaj pan wspomniał, że jest ta wystawa pod szóstką. Planowaliśmy tutaj na tej sali, ale bardzo się robić dać jasno. Jest taka szczątkowa wystawa pod szóstką, także w przerwie można obejrzeć naszą tę wystawę. Również wykorzystaliśmy materiały doktora Piśmińskiego do utworzenia strony internetowej, która jest integralną częścią tej książki. Na miejsce wcześniej planowanej płytki DVD ze zdjęciami. Prowadzi ją mój syn Mariusz. Zawiera ona wszystkie materiały ikonograficzne związane z treścią książki. Jednocześnie proszę o dalszy kontakt, gdyż chcemy ją systematycznie aktualizować i uzupełniać o nowe materiały. Link do tej strony podany na drugiej stronie książki. Tam przy autorach, przy innych osobach wymienionych jest również link do tej strony internetowej. Czytelników, którzy nie posiadają dostępu do komputera, bardzo przepraszam, że w samej książce nie zamieściłem zdjęć, które dodawałyby na pewno jej uroku i uprzyjemniały korzystanie z niej. Jednak w dzisiejszym czasie wszystko jest czyjąś własnością i na zamieszczenie czegokolwiek, szczególnie właśnie jakichś fotografii, widokówek, innych rzeczy trzeba mieć
prawa autorskie, czy prawa posiadania tego materiału, co oczywiście kosztuje. Potwierdzi tutaj, jeśli jest, nie wiem, czy dotarł doktor Majewski, dotarł może na pytanie, nie widzę. Bo on właśnie prosił go o udostępnienie niektórych widokówek, ale mówił, że sam wykupił prawa u Niemców w Greifswaldzie bodajże i mógł tylko wykorzystać do swojej pracy, a później już nie ma takiego prawa. Trzeba po prostu za to zapłacić. Poza tym stronę internetową można cały czas wzbogacać. Można korzystać z dobrej rozdzielczości z tych pięciu, które tam są z materiału. To jest wciąż jakość zdjęcie zawsze gorsza i trudno skanowanie już nie jest materiał. Ale na pewno książka przez to straciła swój wygląd. No za to jest troszeczkę cieńsza. Przyznam, że największym problemem dla mnie było korzystanie z różnych materiałów niemieckojęzycznych, które zawierają wiele cennych informacji o życiu na Pomorzu. Fragmentaryczne tłumaczenie nie dawały pełnego obrazu. I tutaj z wielką pomocą przyszedł mi mój przyjaciel, pan Edward Zedek, który jest prezydentem księgi, który jest prawdziwym człowiekiem renesansu, jak to się tylko mówi. Jako osoba w sile wieku, bez tytułów naukowych, ale z wielkim sercem, pasjonat historii naszej ziemi, z dużym bagażem doświadczeń życia na Pomorzu Zachodnim od 1945 roku oraz osobistych wspomnień z dzieciństwa spędzonych na Kresach Wschodnich. Jego wspomnienia zostały zamieszczone już w książce poprzedniej Krwawe Ślady, czy Polskie Ślady, jak było w rozmowieniu. Zainteresował się między innymi starym językiem niemieckim, trudnym do tłumaczenia nawet przez przysięgłych tłumaczy, gdyż pisany był często gotykiem, co samo czytanie już jest trudne, nie mówiąc o tłumaczeniu, i bardzo zmienny w czasie i przestrzeni, jak to nazywam, czyli w różnych regionach Niemiec były różne te języki i w czasie również się zmieniały, także trzeba być szpecem, żeby takie tłumaczenie robić. Przy pomocy specjalistycznych słowników, również przy pomocy pana doktora Majewskiego, dyrektora Muzeum Starogackiego, a przede wszystkim przy własnej dociekliwości potrafi dzisiaj dość dokładnie tłumaczyć różne dawne materiały i dokumenty. Bez problemu opanował także pracę na komputerze, z czym na starszych latach mamy problem, którym często się posługuje. Jest współautorem naszej książki, w której zamieścił m.in. 30 legend, bajek, jak rzekł nazywać, opartych na wątku historycznym, ale posiadających rozbudowaną fabułę i wiele cennych treści moralno-politycznych. Podziwiam przy tym jego fantazję i pogodę ducha, które pozwalają mu widzieć świat w barwnych kolorach pomimo ciężkiej choroby. Przypomina mi w tym naszego drogiego przyjaciela, świętej pamięci Tadeusza Siewiora, z którym pracowałem nad książką Krwawe Ślady i który mimo paraliżu całego ciała posługiwał się komputerem nawet wtedy, gdy mógł to robić tylko za pomocą oczu. Także za twoją pracę bardziej jestem ci ogromnie wdzięczny, szczerze ci gratuluję i bardzo dziękuję. Mówię Edward, bo mi się kiedyś przedstawił, ale faktycznie w książce jest jako Zygfryd i Lezy. No ale to chyba nic nie mówię. I to piękne, i to piękne. Obecny na spotkaniu, myślałem, że będzie obecny na spotkaniu, wspomniany już przeze mnie dr Majewski, dyrektor naszego Starogackiego Muzeum, jest dla mnie wzorem pracowitości naukowej, dociekliwości i konsekwencji w tym, co robię. I za to nas odpowiada. Świadczy o tym duży dorobek naukowy, zdobyty ciężką pracą, mimo całkiem jeszcze młodego wieku. Tutaj taka mała dygresja, przypomina mi się, jak chciałem umieścić swój artykuł w Starogardii Szczecińskiej. Jeden z artykułów, bo tam kilka się znalazło. No i pan doktor przejrzał. Mówi, że to trochę taki misz-masz. No w okresie, kiedy nie miałem jeszcze tłumacza, moja wiedza była niepełna i nieusystematyzowana. Dziś jestem wdzięczny panu Marcinowi, gdyż zmusiło mnie to do bardziej szczegółowej analizy źródeł i większej staranności przy opisywaniu zdobytej wiedzy. Jestem także zafascynowany płodnością twórczą i rozległą wiedzą naszego pryszyckiego profesora Edwarda Rymara. To on zainteresował mnie m.in. dawnym nazewnictwem miejscowym.
Kiedyś założyłem taki słowniczek, zapisuję w nim każdą wyszukaną gdzieś starą nazwę dotyczącą tego terenu. Jednak w czasie pracy zawodowej i licznych obowiązków społecznych na własne opracowania interesujących tematów i głębszą analizę tego problemu nie mogłem sobie pozwolić. Na samo pisanie książki przyszedł czas dopiero po przejściu na emeryturę. Zebrany szeroki materiał może być podstawą do dalszych badań, szczególnie jeśli chodzi o nazewnictwo, przez językoznawców. Ja osobiście nie czuję się tutaj kompetentny w tej dziedzinie i szczególniłem te nazwy, zebrałem, wstępnie opracowaliśmy, ale to jest głęboki materiał, który można nawet na pracę doktorską, jeśli ktoś w tym jest zainteresowany i zna się na tym, może z powodzeniem z tego materiału korzystać. Natomiast bardzo ucieszyłem się, gdy obecna również na dzisiejszym spotkaniu pani Bożena Stramek podjęła tematykę nazewnictwa na terenie całego powiatu stargardzkiego w ramach pisanej pracy doktorskiej. Współpracując z panią Bożeną nauczyłem się właściwej metodyki pracy nad tym zagadnieniem. Dostarczała mi również sporo materiałów. Tutaj pani doktor obecna na tym spotkaniu. Niestety w moich opisach historii i nazewnictwa wyprzedziły mnie nie tylko artykuły pani doktor Stramek i pana profesora Rymara zamieszczane w wspomnianym roczniku Muzeum Stargardzkiego Stargardii, ale także wielkie dzieło, katalog zabytków powiatu stargardzkiego, dwutomowy. Nie wiem, czy wszyscy mieli możliwość już zapoznania się z tym materiałem, opracowany pod redakcją doktora Majewskiego. Ale mogłem za to uzupełnić przygotowane wstępnie swoje materiały o nowe informacje wspaniałych autorów, za co jestem im bardzo wdzięczny. Nie chciałbym zanudzać Państwa szczegółami naszej książki, aby nie zniechęcić do indywidualnego studiowania. Wspomnę tylko, że jest to praca monograficzna o charakterze popularno-naukowym, zawierająca wiele informacji historycznych o terenie obecnej gminy, które zebrałem z różnych źródeł, często właśnie niemieckojęzyczny, opisane na tle złożonych losów Pomorza Zachodniego i związków z Polską. Szczególnie podkreśliłem nasze słowiańskie korzenie, między innymi przez wyjaśnienie kwestii, o której wspomniałem na wstępie, że chodzi o to, kiedy ci Słowianie tutaj byli, kiedy zostały te tereny zajęte przez kolonizatorów, jak następowała germanizacja. I wstępne opracowanie setek nazw miejscowych i wszelkich elementów terenowych, które, jak napisał kiedyś pan doktor profesor Rymar, są wiernymi dowodami niezaprzeczalnej polskości polskiej ziemi. Chodzi o to, że z tej słowiańszczyzny XIII-XIV wieku niewiele pozostało z elementów materialnych. Natomiast w nazwach, w starych nazwach można doszukiwać się pewnych elementów języka słowiańskiego. A nawet przez samo to, że nazwy te oni stosowali, wymieniali, to nabrały też jakiegoś charakteru lokalnego, słowiańskiego. Chciałbym dodać, że między innymi dzięki pani magister Urszuli Jałoszyńskiej przy życzliwym poparciu obecnego dyrektora gimnazjum, pana Wojciecha Ugrei, jak również jego poprzednika, dyrektora Andrzeja Marczaka, znajduje się tutaj panowie na sali, tak? Tak. I pan Marczak też, tak, dyrektor, no właśnie. Z którym się bardzo serdecznie kłaniam. Tematyka historyczna regionu częściej znajdowała miejsce w programie nauczania, szczególnie właśnie gimnazjum, może w szkole podstawowej mniej, bo to jeszcze są młodzi ludzie nie bardzo się może interesują tą tematyką. Poprzez organizowanie konkursu wiedzy, obchodzenie rocznic i wycieczki terenowe nawiązana została silniejsza więź młodzieży, ale także całego społeczeństwa z naszą małą ojczyzną. Wraz z moim kolegą i przyjacielem Charlesem Kalinowskim staram się przekazywać posiadane wiadomości o historii i przyrodzie, biorąc udział w różnych zajęciach z młodzieżą szkolną i gimnazjalną, organizując wycieczki, opracowując przewodniki, foldery, pisząc artykuły do wędrowca przykład zachodniopomorskiego, nakręcając krótkie filmy poznawcze. Tutaj ostatni produkt kłania się panu magistrowi Robertowi Sójce za to, że umożliwił mi tam się wypowiedzenie w jednym z swoich materiałów, który jest ostatnio już
gotowy i można przy okazji jakichś zajęć zapoznać się z tym materiałem. Dotyczy szczególnie architektury naszej gminy, starej architektury kościołów, pałacy, wyposażenia i informacji na ten temat, ale również i przyrodnicze. Muszę podkreślić, że jestem dzisiaj szczęśliwy i spełniony, gdyż po wielu latach pracy prezentowana książka stała się zwieńczeniem moich dotychczasowych starań. Ja już mówię, że to już ostatnia pozycja, no nie wiadomo, ile pozycji jeszcze da położyć. Nie odżegnuję się, ale naprawdę kosztowało mnie sporo pracy i zdrowia i na dzisiaj to mam serdeczny dosyć. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jej treścią, życzę wielu przyjemnych wrażeń. Proszę także wszystkich o szersze popularyzowanie wiedzy o naszych słowiańskich korzeniach i historii związanej z Pomorzem, z Polską. Gdyż mija już 70 lat od chwili jego ponownego zasiedlenia przez Polaków i żyje tu już piąte pokolenie ludzi, którzy na ogół słabo znają historię naszej pięknej krainy. Chciałbym, abyśmy wszyscy poczuli się pełnymi i wyłącznymi gospodarzami tej ziemi, a nie tylko jak po wojnie przymusowymi i tymczasowymi przesiedleńcami, a nawet dzisiaj bardziej chyba wyrobnikami Europy niż mieszkańcami Polski na tych naszych terenach. Boję się, że to będzie postępowało. Szczególnie głęboko dziękuję naszym honorowym gościom, sponsorom, którzy poproszeni o pomoc w tych trudnych ekonomicznych warunkach jako nieliczni wysłuchali pewnej kwoty na dofinansowanie kosztów druku, przez co mogliśmy zwiększyć nakład o czyste egzemplarzy i obniżyć cenę jednostkową książki tak, aby stała się bardziej przystępna dla wszystkich zainteresowanych. Dziękuję więc bardzo prezesowi Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego Agrowar Warszym, panu Stanisławowi Kaśkiewiczowi. Prezes Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dolicach, pani Regina Nowak. Szczególnie gorąco dziękuję wójtowi gminy Dolice Grzegorzowi Prochockiemu i pani skarbnik Dolicy za wsparcie finansowe osobiste i służbowe, jakie otrzymaliśmy przy realizacji naszej pracy. Między innymi wójt wykupił ode mnie 100 sztuk książki, 100 egzemplarzy. Przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych i wiejskich oraz celach promocyjnych gminy. Za to samo dziękuję także Radzie Gminy z przewodniczącym panem Ryszardem Mikołajczykiem na czele, który też jest sponsorem osobiście, ale nie mógł dzisiaj być ze względu na chorobę. Panuje grypa i nie chciał po prostu podzielić się z zarazkami z nami. Dziękuję również nieobecnemu z powodu choroby księdzu proboszczowi naszej parafii, kanonikowi Tadeuszowi Giedrysowi za wsparcie duchowe i finansowe, również jest chory, a wójtowi i pani Izie Better, kierownicy Gminnego Centrum wraz ze swoimi pracownikami za pomoc w organizowaniu tego spotkania. Na razie. Myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich, jeśli złożę autorom, a szczególnie właśnie panu Januszowi, serdeczne gratulacje i podziękowania za te cenne słowa i wspaniały dar, jaki daje nam w postaci tej książki życia oraz wielu innych opracowań. Świadczą one o tym, że pan Janusz jest prawdziwym pasjonatem wielu dyscyplin, a przede wszystkim wielkim miłośnikiem i znawcą naszej gminy. Żyje jej problemami i nigdy nie odmawia pomocy we wszystkich sprawach. Ja osobiście jako szef Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach mogę jednoznacznie stwierdzić, że dzięki opracowaniom pana Janusza i jego bliskim kontaktom ze społeczeństwem, a szczególnie z młodzieżą szkolną i gimnazjalną, wzrosło zainteresowanie dziejami naszego terenu, zabytkami oraz ekologią. Dalszą dyskusję będziemy kontynuowali za chwilę, natomiast teraz prosimy o krótki występ miejscowego zespołu składającego się z członków zespołu Złota Jesień w Dolicach. Thank you.
Znieść toast za właśnie
pasją. Ludzi, którzy kochają to, co robią. Tak, takich właśnie jak Pan Janusz, za takich właśnie ludzi wypijmy, abyśmy mieli wokół siebie jak najwięcej. Dziękuję Panu Wójtowi. Informuję, że zainteresowane osoby mogą nabyć książkę przy stoliku w promocyjnej cenie 60 zł za jeden egzemplarz. W sprzedaży znajdują się jeszcze ostatnie egzemplarze polskich śladów na Pomorzu Zachodnim w cenie 30 zł za egzemplarz. A teraz o głos prosimy współautora dzieła, pana Zygfryda Cydzeja. Witam wszystkich Państwa i proszę powiedzieć, czy mnie słyszycie dobrze. Na wstępie chcę powiedzieć, że mi się tu bardzo podoba. Takie, no nie byłem nigdy z takim towarzystwem. Jestem trochę tak jakby wzruszony. No może teraz tak, o sobie parę słów. Urodziłem się na terenie obecnej Ukrainy, między miastami Lwowem a, przepraszam, Samborem a Drohobyczem, w województwie lwowskim. To jest mniej więcej od obecnego Przemyśla, od jakichś 100 kilometrów do naszej miejscowości. Miejscowość nazywała się Dublany. Liczyła w tym czasie, kiedy ja tam mieszkałem, ponad 2000 mieszkańców. W większości mieszkali tam Polacy, no oczywiście Ukraina, też Ukraińcy, Żydzi. Była kolonia niemieckich osadników, nazywała się Kranzberg. Co to znaczy kolonia? To byli Niemcy, którzy z terenów Rzeszy przyjeżdżali na tamte tereny, wykupiwali takie małe działki, jakieś tam bagna, jakieś lasy, jakieś nieużytki, przeprowadzali meliorację i tą ziemię uzdatniali i tam gospodarzyli. Działało kółko rolnicze, istniały składy drewna, ponieważ wieś była duża, to dużo ludzi budowało się, materiały budowlane, było wielu żydowników w różnych zawodach. To tyle o mojej miejscowości. Po wyzwoleniu w 1944 roku, no to trudno to nazwać, jakie to było wyzwolenie, bo przeszliśmy po prostu z okupacji niemieckiej pod okupację rosyjską, nie? No i zmuszono nas do zbierania całego swojego śmietnika i wsiadamy w pociąg, jedziemy na zachód. To znaczy jedziemy na ziemię odzyskane. Nasz transport wyjechał w połowie czerwca w 1944 roku. Było około 120 rodzin w 60 wagonach. To się musiało tam zmieścić rodziny, dobytek, no i oczywiście, jak to mówi się po lwowsku, budowa. I jechaliśmy ponad 2 miesiące przez Przemyśl, Kraków, a tam Śląsk, później tej były postoje, bo 2-3 tygodnie na czasie tego transportu. No i 8 sierpnia 1944 roku przywieźli nas do Stargardu. 45. Tak, przepraszam. Dobrze się poprawili. No, książka była w języku niemieckim też. Zawinąłem rękawy, zacząłem się uczyć trochę niemieckiego, trochę wałkować słowniki i jakoś przemęczyłem tę książkę na język polski. I co się dowiedziałem?
Jest bardzo ciekawe napisana. Wszystko opisane, jak tam ci ludzie żyli. Sprawowanie ważnych funkcji zawodowych i społecznych winno obejmować nie tylko sprawy związane bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem, ale uwzględniać także szersze problemy społeczne w środowisku swojego działania. Jedną z takich dziedzin jest wspomaganie, sprawowanie mecenatu nad rozwojem nauki i kultury. Doceniając Pana dotychczasowe zaangażowanie w sprawy społeczne i pozytywny stosunek do naszego archiwum, o dofinansowanie wydania książki Historia zapisana w nazwach pasterskimi ścieżkami polskiej ziemi, składamy Panu serdeczne podziękowanie za udzielone wsparcie. Jednocześnie życzę wielu sukcesów i satysfakcji spełnionych obowiązków oraz pomyślności w życiu osobistym. Kaśkiewicz, prezes przedsiębiorstwa rolno-handlowego Agrowa Spółka w Warszymie. Nie będę czytał, żeby przedłużać, ale bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i również życzę wielu sukcesów na pełnionym stanowisku. Dziękuję bardzo. Jedna z posłowek jest również pani prezes Regina Nowak. Do księdza proboszcza to chodziłem osobiście, bo jest chory, ale jeszcze jest ten Ryszard Mikołajczyk, który również jest chory, więc otrzyma w najbliższym czasie. W takim razie no, mam dwie rzeczy i też to wkładkę i książki, więc jest tak. Kaśkiewiczowie. Pan proszę. Dziękuję bardzo. Czyli na Nowak. Bożena Stranek. Kalinowski, Jerzy Piotrowski, Bonusa Przybroda, Robert Sujka, następny kutor. Dobrze, dobrze.
Dziękujemy. I prosimy teraz o zabranie głosu panią Urszulę Jałoszyńską, naszą miejscową specjalistkę w dziedzinie archeologii i historii, która jest korektorką i recenzentką książki pod względem merytorycznym. Z tego też względu miała sposobność dokładnego zapoznania się z jej treścią. Prosimy. Spora, ponad 400 stron, ale nie należy się tym specjalnie przejmować, ponieważ każdy w tej książce znajdzie coś dla siebie. Taka mała reklama. Jakby pan Janusz Gajowniczek poprosił, żebym przeczytała tą książkę, sprawdziła, zrobiła korektę merytoryczną. Byłam przerażona. Na początku nie chciałam się zgodzić. Ale gdy się w to wciągnęłam, no to książka mnie pochłonęła. I myślę, że część z państwa, jak zajrzy do tej lektury, też znajdzie coś dla siebie. Przekrój od epoki kamienia do II wojny światowej. Także historia zapisana w słowach, zabytki zapisane w słowach, zabytki zapisane, które mam nadzieję nie zginą, nie pozostaną resztkami, tak jak pan wójt powiedział, które uczniowie na wycieczkach zwiedzają. I tutaj taka moja mała prywata przy okazji tej książki. Myślę, że fajnie by było, jakby rezultatem takich prac pana Janusza Gajowniczka, pana Dzedzaja, było zawiązanie się jakiegoś takiego komitetu ratowania zabytków historycznych, archeologicznych naszej ziemi. Świadectwo baszta świętego Piotra w Mogilce rozpada się już, XV wiek. Zabytki nam niektóre giną w oczach. Ja jako archeolog mam tu też taki swój mały interes. Mamy przepiękne stanowiska archeologiczne, które są opisane w tej książce przez pana Gajowniczka. Pasjonata archeologii, amatora, badacza. Jeszcze jak byłam studentką, to pan Janusz Gajowniczek przychodził do nas na wykopaliska, podpytywał się o zabytki, zapisywał. I to nie kilka lat pracy nad tą książką, to kilkadziesiąt lat pracy nad tą książką. To jest rezultat pracy pana Gajowniczka, bo takim jest pasjonatem archeologii. Te zabytki archeologiczne, przepiękne cmentarzyska, jedno cmentarzysko łużyckie niedaleko Mogilicy. Coś wspaniałego, naprawdę. Jak byłam w tym roku zwiedzać rezerwat na Śląsku, myślałam, że mają tam rezerwat, tak? Rezerwat archeologiczny. Podobne stanowisko archeologiczne, jak my mamy, czyli rozkopane kurhany, gdzie były komory, wspaniałe konstrukcje z kamienia. Okazało się, że my mamy dokładnie to samo, tylko nie nazywa się rezerwat i tylko nie ma barierek i tylko nie ma tablic. A już byłby obiekt turystyczny w Dolicach. Także wydaje mi się, że ta książka będzie przyczynkiem do stworzenia wielu innych dobrych rzeczy. To taka najpierw moja reklama, natomiast sama książka to jest ogrom wiedzy. To jest ponad kilkaset pozycji literatury. To są przypisy, około 700 przypisów. Ogrom pracy. I za to wielki szacunek dla autorów, dla pana Janusza i dla pana Dzedzaja. Legendy, wreszcie, legendy. Wspaniale spisane i muszę powiedzieć, już za zgodą tutaj autorów wykorzystane na spotkania z historią w Rzeplinie. Już 3 z tych legend pokazaliśmy z racji spektakli tutaj przygotowanych przez gimnazjum w Dolicach. Książka, która jest też potrzebna młodzieży naszej szkolnej, tak jak tutaj pan Janusz powiedział, ciągle współpracujemy, ponieważ oni ciągle sięgają, oczywiście za wskazówką nauczycieli, sami by pewnie nigdy nie sięgnęli do takiej literatury, a gdy zobaczą taką Biblię bez obrazków, wierzcie mi, ciężko będzie. Legendy ich do tego zachęcą. Zachęci ich do tego na pewno inne historie, na przykład tłumaczenia losów ludności niemieckiej, która tutaj po II wojnie światowej się tułała. Na przykład pani Marii Schmeling,
która, no, przepiękna historia, przepiękna, tragiczna historia opisana w tej książce. Zachęcam do przeczytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani magister Urszuli Jałoszyńskiej. A teraz prosimy o zabranie głosu panią magister Grażynę Kleszczonek, która czuwała nad poprawnością w tej książce zasady języka polskiego oraz języka niemieckiego. Prosimy. Cóż powiedzieć? Wielka praca, wielkie dzieło dla mnie. Kiedy miałam zajrzeć do niej, trochę przerażenie, bo ortografia to ortografia, wszyscy dobrze wiemy, z czym się wiąże. A najbardziej kłopotliwe jest to, jeżeli w pracy korzysta się z różnych źródeł, a w tych różnych źródłach nazwy wielu rzeczy są pisane różnie. W związku z tym chciałam powiedzieć, że ziemia stargardzka, ziemia dolicka, mała ojczyzna, to co nam bliskie i wiele innych rzeczy zostało w tej książce potraktowane zgodnie z tym, że jest to nam bliskie i pisaliśmy to wielką literą. Są literówki, ale to już nie od nas zależne. O ortografii nie będę dużo mówić, ale chcę powiedzieć o innych rzeczach, które warto tutaj, analizując treść tej książki, sobie przyswoić i o których warto pamiętać. Od czasów pra-pra aż do naszych współczesnych czasów to ogrom wiedzy i ogrom informacji. Wiele rzeczy i materiałów źródłowych jest bardzo ciekawe. I to, co zostało zapisane w tej książce, jest wielkim takim darem dla nas, bo autorzy sugerowali się taką myślą: ocalić co nieco od zapomnienia. I koleżanka uprzedziła mnie tutaj już, wykorzystując pewne informacje, ale dla wszystkich jest tutaj coś do znalezienia dla siebie, począwszy od młodego pokolenia, a kończywszy na starszych osobach, takich w kwiecie wieku. Przyznam się szczerze, że wiele rzeczy, które są zapisane na kartach tej książki, słyszałam. Wiele mnie interesowało kiedyś, ale powiem szczerze, że przychodzi to z wiekiem. I tak, pewne historie, które człowiek słyszy w młodym wieku, w latach szkolnych, z lekcji historii, godzin wychowawczych, są ulotne. Przychodzi to dopiero wtedy, kiedy człowiek zarazi się jakąś pasją, tak jak tutaj obecni autorzy, i później, tak jak ja, korzystając z tego, że państwo poprosili mnie już któryś raz o współpracę przy książkach, to dopiero dochodzi do człowieka, że o Boże, to tutaj, w tych naszych dolicach, na naszej dolickiej ziemi, ziemi pyrzyckiej czy stargardzkiej, miały miejsce takie rzeczy. I naprawdę warto sięgnąć po lekturę tej książki i skorzystać. To nie chodzi o to, że należy usiąść jednego wieczora czy kolejnego dnia i w ciągu dwóch tygodni przeczytać wszystko. Nie. Powiem państwu tak, że czytałam dwa razy i żeby powiedzieć, co było na kolejnych stronach, nie powiem. A co było w kolejnych rozdziałach, tak. Jest mnóstwo rzeczy odnoszących się do życia poszczególnych społeczności, w poszczególnych miejscowościach, tak jak w samych Dolicach, od czasów dawnych, dawnych, od kroniki domowej Radkę, wiele rzeczy bardzo ciekawych,
o Warszynie, Żalęcinie, słuchajcie, o miejscowościach, które zaginęły i nie wiadomo jak, gdzie, co się z nimi stało. Jest to ciekawa historia i naprawdę polecam ją. Młodzi ludzie ze szkoły podstawowej, w formie zabawy, nawet przedszkolarki, gimnazjalni i szkół średnich naprawdę mają wielki materiał zebrany w jednej pozycji. Jest to rzeczowy, merytoryczny i godny wykorzystania. My tutaj wszyscy zebrani powinniśmy się bardzo cieszyć, że mamy tak wspaniałych tutaj panów autorów, regionalistów naszych, którzy po prostu chcą jakąś cząstkę naszej historii ocalić od zapomnienia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pani Grażynie. Mam nadzieję, że również goście zechcą włączyć się do dyskusji. Zachęcamy. Ja może też dwa słowa powiem na wstępie. Jako organizator naszego zespołu Kalina i jako kolega i przyjaciel Janusza. Januszu drogi, muszę ci powiedzieć, że miałem dylemat wielki, żeby wynaleźć jakieś piosenki stosowne na twoją uroczystość promocji książki. Więc wziąłem śpiewnik, duży śpiewnik polski i znalazłem tam pieśni takie stare, historyczne. I na przykład zaśpiewamy jako pierwszą pieśń słowa, to jest Wisło moja, Wisło stara. I słowa do pieśni Wisło stara napisał Ignacy Daniszewski w 1863 roku, uwięziony przez władze pruskie w Wisłoujściu pod Gdańskiem. A więc ta piosenka, pieśń stara już jest tak jak twój temat o historii. Drugą pieśń zaśpiewamy taką trochę weselszą, bo ta jest taka trochę smętna, o naszej królowej Polski rzek, ale druga pieśń trochę weselsza będzie Siedzi sobie zając. Autorem tekstu jest ksiądz Hicjanty Przetocki, poeta i kaznodzieja, który napisał go w 1650 roku. Tekst ten jest śpiewany z melodią ludową, uległ zmianom i znany jest dziś w wielu wariantach. Stanisław Moniuszko włączył tą pieśń do drugiego aktu swojej opery. Więc te dwie pieśni, jak widać, są bardzo historyczne. Na koniec jest taka propozycja, żebyśmy zaśpiewali razem też taką starą pieśń Kontusz. To jest słowa tej pieśni napisała Eliza Orzeszkowa do książki Nad Niemnem. Zresztą mi się wydaje, że wszyscy oglądali film Nad Niemnem, więc będą rozdane tutaj, tekst będzie rozdany i zaśpiewamy wspólnie. Mi się wydaje, że wczoraj była próba w Przewłokach, bo graliśmy na Dzień Kobiet. Wyszło fajnie, mi się wydaje, że i dzisiaj wyjdzie. Mów nim, Boże.
Thank you.
Starego Januszu, jeszcze do ciebie się raz wrócę. Wybacz, że tak jest trochę smętne te piosenki, ale ty sobie zasłużyłeś tą historią. Ale proszę Państwa, żeby nie było smętnie, to jeszcze zaśpiewamy 100 lat ekstra dla kolegi Janusza. 100 lat, 100 wina są i swoje roboty, i oryginalne, jest jeszcze sporo ciasta, to przykro mi to dostać z taką ilością. Panie, bo myślę, że nam nie smakuje, naprawdę. Nawet nie było tak jak na ukraińskim weselu, że wsią było tylko pryluki, nie było i wszystko zostało. To znaczy, zachęcam. Będziemy do kieszeni wpadali. No jestem oszołomiony miłymi słowami dyskutantów, słowami wójta i innych osób, które występowały. Bardzo się cieszę, że nasza praca jest doceniana. I jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Zastrzegając oczywiście, że to nie jest tylko zasługą jednego czy dwóch autorów. My nie wymyślamy historii, a jedynie korzystamy z materiałów, które przekazali nam inni. Często korzystam tutaj z 15-16 wiecznych materiałów. Myślę, że jeżeli za swojego życia nie spotkam się z zainteresowaniem, to może w przyszłych pokoleniach z tego skorzystają. Ja to żartuję, bo na co dzień są telefony, ktoś pisze pracę magisterską, czy do jakichś innych celów potrzebuje materiały. No z chęcią służę pomocą, naprawdę ile tylko będę mógł. Do tej pory to robiłem i z przyjemnością każdemu pomogę. Dużo, bo o to chodzi właśnie. Żeby się tą wiedzą dzielić, nie za dużo wiemy jeszcze, codziennie się dowiadujemy, teraz jest internet. Nawet nie o tym przemieniu, które było tutaj miastem na naszym terenie. Dopiero teraz czytam, Mariusz mi podał stronę internetową, gdzie Głoszów w zeszytach naukowych pisze, że ten Trzebin historyczny, bo mamy też Trzebin nazwany na część tego miasteczka. Historyczny to była nic innego jak część Dolic, ta za Iną. To była rzeczywiście najstarsza część, tam gdzie jest grodzisko prasowiańskie XIII wieku, gdzie są mogiły nawet sprzed 5000 lat. To była ta najstarsza część Dolic. Tam się prawdopodobnie mieścił ten Trzebin.
a z biegiem czasu tutaj te nowe dolice już na prawach tych niemieckich budowane przejęły funkcję wiodącą i jak gdyby no, ta miejscowość została zintegrowana, połączona tak jak Szczebielewo, przepraszam, Przełoki ze Szczepanką. To są takie miejscowości, gdzie się połączyły łącznie koło Szczebielewa. Więc na pewno po jakimś czasie trzeba będzie może zrobić jakąś korektę, taką jak muzeum zrobiło suplement do tej dużej pracy, tak samo i możemy mieć jakąś ratę czy uzupełnienie, bo wiedza się pogłębia. Ja przychodzę tutaj, niewiele wiedziałem o tym terenie. Sam niektóre rzeczy odkrywałem i pokazywałem nawet tutaj pani Uli, z którą konsultowałem. Ja myślę, że Rymar pisząc o niektórych rzeczach, o których wie z książek, on też nie widział tych rzeczy. Byłby zdziwiony, jakby to zobaczył w terenie. Ale zapraszam również na wiosenne wycieczki, gdzie nie ma liści, wszystko widać. I tutaj się już umawiałem z panem Tatoniem, z innymi osobami. Z chęcią poprowadzę taką wycieczkę pieszą, jeszcze bardziej rowerową, bo mi trudno chodzić, jest, czy samochodowo nawet. Zresztą przyjeżdżają z całej kolumny samochodów. Z Pyrzyc, z Stargardu, z Koszna, gdzie proszę o pokierowanie. Bo samym ciężko trafić, ale są bardzo interesujące te zabytki, z tym, że tak jak mówiła bodajże no, pani Ania, że trzeba te rzeczy wyeksponować, pokazać, oznaczyć. Częściowo to robimy. Są już ładne plansze, tam na terenie Krzewa jest plansza przy ruinach zamku według XIII wieku, przy kościele, przy tej steli Joachima Wedla z XVI wieku. No i podobne rzeczy w terenie, jakbyśmy to zrobili, pierwsze zostaną może zniszczone, bo tak przeważnie bywa, ale następne, które zostaną. I wtedy nawet osoba samodzielnie docierająca do zabytku wie, co tam jest ciekawego na miejscu. Bo sam widok czasami nic nie mówi, a jakaś historia z tym się wiążąca dużo. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za wzięcie udziału w tej mojej naszej uroczystości. Dziękuję również autorom prac, z których korzystałem, panu Rymarowi, pani Bożenie Stranek, panu Majewskiemu, który dzisiaj nie jest obecny, innym autorom. Dziękuję mojemu współpracownikowi Edwardowi za dziesiątki godzin ślęczenia na tłumaczenie i opracowanie tekstów niemieckich, za te bajki, które stanowią cenne urozmaicenie treści książki, Mariuszowi za utworzenie i samodzielne prowadzenie strony internetowej. Razem zajrzeć do niej, poprosić wnuków, to wam pokażę, jak to się robi i pooglądać jego zdjęcia. Wystawa to jeszcze jest czynna, można sobie po drodze zajść, zobaczyć ze zdjęciami. Panią korektorką za dwukrotne przewertowanie swojego tekstu, poszukiwaniu jakichś błędów. Wszystkim paniom, które bezinteresownie ubiegły pyszne ciasto. Dziękuję członkom klubu Złota Jesień i Kalina za program, który przygotowałeś z tej okazji. Zaprezentowały nam pod kierunkiem pani Sosnowskiej i pana Kalinowskiego. Następnie, no co jeszcze musiałbym dodać? No panu dyrektorowi, pani dyrektor, panu dyrektorowi biblioteki gminnej naszej, panu Markowi Wejmanowi za sprawne przeprowadzenie naszego spotkania. Dyrektorce GCI za udostępnienie tego lokalu i sprawy wszystkie organizacyjne, którym się zajęła razem z pracownikami swoimi. Zapraszam jeszcze raz do poczęstunku. Nie wyganiam, broń Boże, proszę, proszę siedzieć. Sala jest do dyspozycji naszej, nawet do północy. Jeżeli trzeba jeszcze coś pośpiewać, możemy razem spóźnić się zanudzić albo posłuchać nagrań. Dysponujemy też tym filmem, o którym wspomniałem tutaj z terenu. Jakby ktoś nie chciał pożyczyć, czy sobie skopiować, to bardzo proszę, możemy udostępnić film od pana Sojki, gdzie tam również